Dzień dobry. W najnowszym odcinku na poboczu nadchodzi nowe Alpine A5, a do tego spodziewany debiut Xiaomi na motoryzacyjnym rynku oraz Kia Sportage. Zaczynamy. Partnerem programu na poboczu jest zabezpieczauto.pl, oferujący świetny produkt chroniący Wasz samochód przed nieautoryzowanym uruchomieniem silnika. Rozwiązanie o nazwie CanLock, montowane do szyny Can, bez utraty gwarancji ochroni Was przed najbardziej popularnymi sposobami kradzieży samochodu. Na hasło jazdy próbne uzyskacie 10% rabatu przy zakupie tego produktu. Więcej info w opisie filmu, a teraz zapraszam Was do dzisiejszego odcinka na poboczu. Chiński gigant technologiczny Xiaomi końcowo podjął decyzję o debiucie na rynku motoryzacyjnym i wszystko wskazuje na to, że znaleziono drzwi wejściowe, które mogą przynieść bardzo ciekawe rezultaty. Jest nimi Saab, który zamknął swoją działalność w 2011 roku. Wtedy został przejęty przez spółkę NEVS, będącą skrótem od National Electric Vehicle Sweden, która przejęła natomiast prawa do produkowanych wcześniej modeli, a jej celem była elektryfikacja gamy modelowej. Teraz Xiaomi zastanawia się nad zakupem NEVS od Evergrande Group. Firma całkiem poważnie podchodzi do tematu wejścia w branżę motoryzacyjną i podejmowane są już kroki, które przybliżają ich do realizacji tych planów. Co ciekawe, inwestor, który po bankructwie marki włożył w nią pieniądze, dość szybko także ogłosił plany wprowadzenia do sprzedaży samochodów elektrycznych, czerpiących z dotychczasowego dorobku marki. Powstało wówczas kilka konceptów. Pierwsze z nich były po prostu elektrycznymi Saabami, natomiast przykładowo ostatni, Sango, nie jest w ogóle podobny. Europejska Kia Sportage ma zadebiutować już 1 września i podobno będzie się delikatnie różnić względem wersji globalnej. Ma być przede wszystkim krótsza, ale także bardziej efektowna wizualnie. Jednakowoż auto, które widzicie na zdjęciach, to wersja koreańska. Największą różnicą ma być tu rozstaw osi, który w przypadku tamtego modelu jest znacznie większy. Za nim zmieniona będzie też linia boczna. Europejski Sportage wymiarami zbliży się do poprzednika, gdyż wariant z długim rozstawem osi mógłby kanibalizować większe Sorento. Różnice w wyglądzie bryły widoczne będą głównie przy słupku C, który poprowadzono inaczej. Pod maską nowej Sportage znajdziemy całą gamę silników turbo doładowanych benzynowych oraz układów hybrydowych. Jednostki opierające się na konstrukcji 1.6 TGDI oferować będą od 150 do 225 koni mechanicznych. Ofertę zamykać będzie Sportage Plug-in Hybrid z baterią o pojemności niemal 14 kWh, pozwalającą na przejeżdżanie w trybie elektrycznym na jednym ładowaniu 50 do 60 km zasięgu. W 2023 roku Audi ma w planach odnowienie jednego z najważniejszych modeli w gamie, a mianowicie średniaka Audi A4 zajmującego miejsce w segmencie D. Nowa konstrukcja wniesie wiele świeżości, a przede wszystkim to, że oferowana będzie w dwóch mocno różniących się konstrukcją wersjach. Będzie to Audi A4 bazujące na platformie podłogowej MLB, oferowane z silnikami spalinowymi oraz Audi A4 e-tron zbudowane na platformie PPE z napędem elektrycznym. Strategia ma być podobna do tej, która wykorzystana zostanie w przypadku Audi A6 i A6 e-tron. Elektryczne A4 będzie rywalizować na rynku z BMW i4, Polestarem 2 oraz Tesla Model 3. Niemiecki producent ma zamiar utrzymać produkcję sportowego RS4 z silnikiem benzynowym, ale możliwe będzie także wprowadzenie elektrycznego odpowiednika z dopiskiem e-tron jako alternatywa dla bawarskiego i4 M50 oraz amerykańskiej Tesli Model 3 Performance. Nowe A4 ma być znów oferowany w wariantach 4-drzwiowego sedana oraz kombi. Kolejną różnicą jest to, że napęd quattro pojawi się w najwyższych wersjach konfiguracyjnych. Elektryczny A4 e-tron będzie zaś tylnonapędowe. Ma przejeżdżać na jednym ładowaniu około 700 km, a dzięki szybkiemu układowi elektrycznemu kolejne 100 km na szybkiej ładowarce uzyskamy w krótkim czasie. Na więcej informacji trzeba jeszcze zaczekać. Francuski producent sportowych samochodów przygotowuje się wciąż do wskrzeszenia legendarnego modelu, dodając mu elektryczny napęd. Jednym z trzech planowanych nowych modeli jest hot hatch inspirowany dawnym Renault 5, który teraz ma otrzymać nazwę Alpine A5 i zadebiutuje w 2024 roku. Wizualizacje, które Wam pokazuję, nie są oficjalne, natomiast opierają się na oficjalnych koncepcjach nowoczesnego Renault 5 Prototype pokazanego rok temu. Co ciekawe, Renault w zasadzie uśmierca submarkę Alpine i zamierza wykorzystywać tę nazwę do produkcji swoich usportowionych samochodów, czyli zamiast dopiska RS w Renault znajdzie Alpine. Jednakże nie będzie to jedyny model, który ma zostać wprowadzony w przeciągu najbliższych lat. Na rynek trafi także następca sportowego Alpine A110 rozwijany wspólnie z Lotusem. W kwestii danych technicznych to wspomniane Alpine A5 otrzyma napęd na przód i zbudowane zostanie na platformie podłogowej CMF IV, którą dzielić będzie z Nissanem Ariya. Standardowe Renault 5 oferowane będzie z jednym silnikiem elektrycznym o mocy 140 koni mechanicznych, natomiast Alpine ma sprzedawać wersję o mocy 220 koni mechanicznych. Pakiet baterii zwiększy masę własną samochodu do 1260 kg. Zdaniem francuskiego producenta bateria o pojemności 60 kWh ma pozwolić na przejechanie na jednym ładowaniu 483 km.
Szeroka gama crossoverów i SUV-ów pod marką Hyundai'a w niedalekiej przyszłości rozrośnie się o przedstawiciela segmentu A, który być może oferowany zarówno w wersjach benzynowych, jak i hybrydowych. Nowy samochód ma otrzymać nazwę Casper i początkowo oferowany będzie jedynie na rynkach koreańskim i indyjskim. W przyszłości jednak nie jest wykluczonym debiut w Europie. Kodowa nazwa nowego modelu to AX1, a pierwsze wzmianki pojawiły się w sieci kilka miesięcy temu. Producent opublikował bowiem zupełnie nagle dwa ciemne zdjęcia prezentujące fragmenty przednich reflektorów z okrągłymi światłami dziennymi LED, jak i przedni zderzak oraz charakterystyczną atrapę chłodnicy. W gamie modelowej Casper miałby zmieścić się pod bajonem ikoną. Ma powstawać na platformie podłogowej K1, którą dzielić będzie przykładowo z Hyundai i10. Ma mierzyć 3,6 metra długości, a jego rywalami będą Renault Kwid oraz Suzuki Ignis. W południowej Korei ma być sprzedawany z silnikiem litrowym, wolnosącym i turbo doładowanym o mocach 76 i 100 koni mechanicznych. W miarę niedawno Dacia zaprezentowało odświeżonego Dustera, wprowadzając przy tym lekkie zmiany wizualne i technologiczne modyfikacje. Teraz wprowadzono limitowaną edycję modelu o nazwie Extreme. Nie jest to pierwsza taka wersja, natomiast z pewnością najbardziej interesująca dzięki serii zmian wizualnych oraz elementów wyposażenia wnętrza. Zaczynając od wyglądu zewnętrznego, Duster zyskał pomarańczowe detale na atrapie chłodnicy, bocznych lusterkach, relingach oraz tylnej części samochodu. Osadzono go na 17-calowych aluminiowych lakierowanych felgach. We wnętrzu również znajdziemy pomarańczowe dodatki na desce rozdzielczej. Ponieważ model bazuje na wersji wyposażenia Prestige, to znajdziemy tu nawigację z 8-calowym wyświetlaczem dotykowym, Apple CarPlay, automatyczną klimatyzację, tempomat czy 4 elektryczne szyby. Dacia Duster Extreme posiada prześwit wynoszący 214 mm i napęd na 4 koła. Auto ma trafić do sprzedaży w 2022 roku. Hyundai przymierza się do prezentacji na rynku sprzedażowym kolejnych wodorowych pojazdów. Przykładowo już 7 września zaprezentuje sportowe auto napędzane wodorem. Jak widać po zdjęciach, tajemniczy model przypominać będzie Kia Stinger i otrzyma smukłe reflektory oraz zawadiacką przednią szybę. Widać także lekką lotkę i łagodnie opadający dach. Oprócz samochodu sportowego, koreański producent zaprezentuje także naczepę napędzaną wodorem z futurystycznym designem i gładkimi powierzchniami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu.